Witajcie widzowie Orbcastu! To znowu Orbcast po długiej nieobecności klasycznie, ale też robi się taka norma, że chyba przestaniemy to mówić w dzisiejszym odcinku mamy dla Was nie nada gradkę. Najlepszym odcinkiem w historii, który zrobiliśmy, bez wątpienia, jest odcinek, gdzie czytaliśmy wywiad z Lechem Wałęsą. To jest najlepszy odcinek, jaki zrobiliśmy w historii. My się z przesłuchać sobie tak dla samego siebie, bo jest wybitne. E no i dzisiaj mamy no nie aż tak dobrą rzecz, nie aż tak dobrą rzecz, ale też omówimy sobie artykuł, e, omówimy sobie, e, czy właściwie przytoczymy najlepsze fragmenty z artykułu wyborczej, e, artykuł o naprawdę no wdzięcznej nazwie Czadosław albo Dadi, kogo w, pra e, w prawyborach kandydata na prezydenta poprą młodzi działacze, e, Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, e, wybitna rzecz. Wybitna rzecz i porozmawiamy sobie o fragmentach tego artykułu. A poza tym mówimy inne rzeczy. Jurek, jakie jeszcze rzeczy omówimy? Chciałbym ja tylko chciałem powiedzieć, że, że jak kiedyś myślałem, że super będzie robić jakieś ważne rzeczy w mediach, z polityką itd. i tak dalej. I tu przede wszystkim, jak mojej rodzinie mówię, o czym się zajmuję. Nie? To właśnie to mam na myśli, mówiąc, że, że jestem dziennikarzem. To jest, yy... to w ogóle ty też tak masz, nie? że mówisz, że jesteś dziennikarzem, żeby nie musisz tłumaczyć, czy jest YouTube. Eee, tak, tak, tak. Jak ze starszymi osobami, to, to jest moje tłumaczenie, czymś zajmujemy. Tak, tak. To, co robimy na w ogóle nie jest dziennikarstwo, ale to bardzo ułatwia. Bardzo ułatwia, dokładnie. Nie musisz tłumaczyć, mam do ja tego wszystkiego. Sosie, ja ludziom, ja ludziom w, w naszym wieku, którymi się też nie chce mówić, że robi YouTube, bo to ja, ja trochę wstyd, to też mówię, że robię tak jakby dziennikarstwo. W sensie o, to dziennikarstwo. Z, z takich losowych rzeczy to ostatnio właśnie yy, jak, jakiś wiek jak Opowiadał, że ten, że został, został wybrany jako 46. najbardziej wpływowy Polak, według wprost. I jest w ogóle oh. z zabawny całkiem. I właśnie opowiadał, że dzwonił do babci, żeby kupiła tą gazetę. I powiedz, jest jestem tutaj. Jest tak dobre. No. No w ogóle stary, jak sobie Ej. tak... A możesz najpierw powiedzieć o czym będzie ten odcinek? bo a, o czym a faktycznie, jakbyś, przepraszam. O no to jeszcze odcinek będzie poza tym, że, że gadamy o Czadosławie i o Dadim. No to pewnie przez to przejdziemy sobie do prawyborów w KO. No i możemy jeszcze, ja, są dwa dobre tematy jeszcze, o których można chwilę za zagadać. Czyli o tym, czy jak oddajesz krew, to masz prawo do tego, żeby być w domu, czy powinieneś pracować na PKB Polski. Czy drugi temat to jest Łukasz Beza, który został zarzuty i oficjalnie już? Po prostu strasznie głupie, chciałem to przytoczyć, bo to zabawne. I ewentualnie jak zostaje czas, to jeszcze dodamy do tego trumpa, bo w sumie czemu nie, bo ma gabinet potężny. Swój. A, potężny gabinet. Tak, telewizyjny bardzo, ale potężny. Tak, tak, taki eee, no newsroom. Słuchajcie, plan jest prosty, jeśli chodzi o ten artykuł wyborczej. Tak, jak ktoś chce cały, to to wyborczej jest, tak. Eee, nie wiem, czy to będzie najlepsza reklama, ale <grymne> co, co się okaże. Eee. Zacznijmy od tego, że nie czytamy swojego artykułu, tylko wybraliśmy fragmenty. Bo tam jest dużo jakichś takich rzeczy, które są po prostu są normalnymi i rzeczami z artykułu, więc jakby po co ich czytać na tym podcaście. Eee, ale te, te takie uważamy lepsze fragmenty sobie wybraliśmy. Aczkolwiek zacznijmy od wstępu, więc ja pozwolę sobie. <laughs> Prawda? Radiowy głos. Eee, bardzo mocno eee, czytamy. Obaj przyciągają. Każdy na swój sposób. W oczach elektorów z pokolenia Z Sikorski, zwany przez nich. Przadosławem jest Sigmon, charyzmatycznym i pewnym siebie przywódcą, trzaskowski zaś Daddy, ciepły, przystojny z uśmiechem, który młodzi działacze chętnie utrwalają na wielu selfie. Sekcja Polityki Polskiej, czyli Facebookowa grupa zrzeszająca zainteresowaną polityką młodzież, także młodych działaczy partii i młodzieżówek, pod koniec października jeden z użytkowników wrzuca nagranie z briefingu po spotkaniu Radosława Sikorskiego z norweskim ministrem spraw zagranicznych. Gdy minister z charakterystyczną dla siebie ironią doszukuje się na sali dziennikarzy TVP Republika w opisie postu, Radosław w prezydenckiej formie, pod innym wpisem na temat Sikorskiego, komentarze ze zdjęciami ministra w mundurze, na wielbłądzie z czasu interwencji w Afganistanie, do tego hasło wodzu, prowadź. Jurek, bo zagłębimy się zaraz oczywiście w te wszystkie rzeczy, trzeba przyznać, że na naszym kanale prawda, eee, kwestia eee, Radosława Sikorskiego-Mudżahedina akurat jest ważna eee, w lore, ale do eee, co myślisz o tym, co przeczytałem przed chwilą? Tak na szybko. Super, Postaję. że ja się mega jaram, że gazety poważne zatrudniają młodych ludzi, którzy wiedzą, jakim językiem posługuje się młodzież i wiedzą, w jaki sposób zawrzeć te słowa w artykule. Na przykład to, że wiesz, to, to, to wydaje mi się, że to, powiem Ci więcej, wydaje mi się, że nie jest przypadkiem, że ten artykuł powstał chwilę po ogłoszeniu młodzieżowego słowa roku, na przykład, w sensie, że po tych kandydaturach. Wydaje mi się, że to jest właśnie świetne, że redakcje są tak reaktywne. I wiesz, poza tym, że mamy tam czada, mamy sigmę, mamy selfie. Zauważyłeś, że... Też nie, że to jest słowo, którego chyba najrzadziej używają ludzie w ogóle, czy ktoś mówi selfie? Ja nie używam, ale akurat może nie, jeszcze nie szukam. Ja tylko chcę zaznaczyć jedną rzecz, bo wydaje się, przynajmniej ze zdjęcia, że autor tego artykułu jest relatywnie młody. W sensie, że jest młody faktycznie. Z no, no. jego zdjęcia z młodości, to jest inna sprawa. E, ale nie wydaje mi się. Więc, 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 więc wiesz, więc ja absolutnie się podpisuję. E, no w każdym razie, dobrze, przejdziemy sobie teraz dalej, ale ja zbieram tego, że... Bo, bo to jest taka moja teza, którą ja może powiem jednak na początku. Chciałem na końcu, ale powiem chyba na początku. Bo ja odnoszę wrażenie, że ten artykuł istnieje cień szansy. Nie tyle, że jest nieprawdziwy, bo to byłyby mocne słowa, których ja nie chcę powiedzieć. Ale, że być może w wypowiedzi dużej ilości z tych ludzi, szczególnie tych zanonimizowanych, bo jest dosyć dużo osób zanonimizowanych, to jest szansa, że nie są osoby, które... Naprawdę istnieją, <laughs> że to może być jakaś taka że to może być jakaś taka fuzja paru osób z dodanymi pewnymi słowami i jakby próba przedstawienia pewnego wajbu. Bo niektóre zdania, które będą padały w tym artykule, są naprawdę potężne i no, my się lubimy odlepić. Czasami nam się zdarza z jakichś różnych powodów, my nie rozumiemy czemu, ale czasami nam się zdarza rozmawiać z mediami tymi klasycznymi bardziej. I nawet my się tak nie odlepiamy. Nie? My rzucimy jakimś słowem vibe, co najwyżej, nie? W sensie jakby, jeśli już mamy używać takich wiesz, młodzieżowych y, słów, y, czy anglicyzmów. A tutaj ci ludzie się nie hamują, ale skoro jak są ludzie, którzy są po przednim nazwiskiem jako młodzi działacze i tak dalej, to oni mówią bardzo normalnie, w sensie, było tak wiesz, że nie rozróżniłbyś tego od jakiegoś, nie wiem, no starszej osoby, która udziela wiesz, komentarza do mediów. Co wydaje mi się dosyć naturalne w sytuacji, kiedy są wiesz, ludzie na przykład z młodzieżówek, którzy pewnie chcą wypadać w tych rzeczach poważnie, nie? No bo wiadomo. Więc mam wrażenie, że nie twierdzę, że to postacie są wymyślone, ale to może być jakieś takie połączenie jakichś różnych znajomych, na przykład y, y, autora artykułu i tak dalej. To są oczywiście bardzo złośliwe sugestie, i absolutnie nie twierdzę, że tak było. Mówię tylko po prostu, że te, taki takie ja mam odczucie po prostu, taki mam vibe, żeby już tutaj nie. Znaczy, no, nie, coś, nie coś gotujesz, coś gotujesz tutaj. Coś, coś gotuję. Tak, więc znaczy, unikamegnicy mówcie bardzo dobrze. <laughs> No to cóż, to czytajmy dalej. To, tak jak mówię, są powycinane konkretne fragmenty. Bo, bo, słuchajcie, nie ma znaczenia, żebyście znali kontekst. Tu chodzi o jakby samą artykuł. O Sikorskim. Tak jak na grupach w serwisach społecznościowych... Mu... <gryw> Przepraszam, jeszcze raz. Bo to nie jest proste. O Sikorskim, Tak jak na grupach w serwisach społecznościowych mówią Czadosław. To synteza jego imienia i pozytywnego, <gryw> i pozytywnego wydźwięku określenia gigaczat. Czyli kogoś pewnego siebie, charyzmatycznego, godnego naśladowania. To jest w ogóle też niesamowite, nie? W sensie... Synteza jego imienia i pozytywnego wydźwięku określenia jak czyli kogoś pewnego siebie, też i godnego dośladowania. To jest jakieś takie. <gryw> jak naukowo wytłumaczyć to prawda, jakby, bo to jest absolutnie prawda, nie? W Nigdy sensie, nie widziałem określenia czadosław przed tym materiałem. Ale to jest Nikt absolutnie prawda, że to jest dobre. Tak, 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 tak. To jest, to jest dobre wytłumaczenie, ale użycie w tym kontekście słowa synteza jest dla mnie jakieś takie niesamowite. Ale nie? stary, to jest tak samo, jak właśnie teraz były te młodzieżowe słowa roku. I w ogóle dziękuję Onetowi za to, bo ja, jest, ja naprawdę ich nie znam, więc to było super, że mogłem je poznać. <laughs> się wiesz, jakby był ten artykuł tłumaczący wszystkie te słowa, nie? I on dosłownie był e, z takim vibe'em ala e, językoznawca, tłumaczący czym jest azbest, <laughs> wiesz o co chodzi, albo czym jest brain rot. I faktycznie coś nie wiem, z 10 słów słyszałem pierwszy raz, więc bardzo dziękuję, że on mi to wytłumaczył, nie? Ale jak czytanie tego jest takie, no co jest... Tak, tak. Bo jak czytasz to i nie wiesz, co to słowo znaczy, to masz pewność, że się nie dowiedziałeś dalej, nie? W sensie? Spiernoś, <grym grym> z... tak, z... tak, tak, że on zwisował tak. point. Zresztą, zwisowanie pointu zdarza się też w tym artykule, tak? Dalej, no, dobra, schodzimy z. No nie bójmy się tego powiedzieć. To jest heglowskie wytłumaczenie, co znaczy Hadosław. No i jakby przejdźmy dalej. Jest Sigmom. <grym> po prostu. W, w nawiasie kwadratowym przypis redakcji samcem Alfa, kimś inteligentnym. Czy w Sigma zawiera się inteligencja? Ja tak, nie, nie wiem, no dobra, nieważne, pewnie tak. Jest pewnie Sigma, ktoś, kto jest Sigmą, powiedział, inteligent. że tak. Pewnie tak, masz rację. Dobra, jest Sigmą, sam są alfa kimś inteligentnym, twardym, nieustępliwym politykiem, ocenia Daniel. Imię zmienione, imię zmienione. E, działacz młodzieżówki PO i członek tej partii, który pomagał Sikorskiemu w jednej z kampanii wyborczych. Inny niewiele, po, inny niewiele ponad dwudziestoletni polityk dodaje. Na portalach społecznościowych krążą jego pancze. W nawiasie. Cięte riposty krytyka przeciwnika. <grych> Zamykamy nawias. Wygłoszone na forum ONZ pod adresem Putina czy Med Medie są bardzo zręczne. Stają się viralem. No to, to, znaczy, to, to, to Daniel, jest. To, to być... Daniel, Daniel, imię zmienione, pluje faktami. Tak, Daniel w ogóle wydaje mi się, że może być, na przykład wiesz, mieć jakąś karierę w przyszłości związaną z marketingiem. Bo tak, tak, poruszać może... w tej przestrzeni internetowej. On może być spin doktorem, chociaż to jest inny, przepraszam, bo to nie jest Daniel, bo Daniel to jest imię zmienione kogoś innego, a to jest inny, niewiele ponad dwudziestoletni polityk, Dodaje. O, czyli to Adam Gomowa udziela wywiadu, okej. Gomowa, właśnie się mówić, to Gomowa, o nie, Gomowa próbuje teraz do P.O. dostać po tym wszystkim. Właśnie, zniknął, nie? W sensie, nic o nim się nie słyszy teraz. No, on, jest, on pewnie wróci na ten. Wróci za dwa lata, jak wybory będą. To trzeba będzie coś, coś dobra, wymyślić, dobra. a teraz to nie musi się przejmować tym. To jest chyba najlepsza no, będzie, opcja, będzie, jak szczerze, żeby będzie, zniknął. Będzie, będzie, no, no, będzie trzeba zorganizować jakiś hajs w kampanii, nie? Jak wiemy. No dobra. E, podobnie, przechodzimy dalej. Podobnie szybko rozchodzą się zdjęcia Sikorskiego, na przykład tozy październikowej wizyty w Monte Cassino. Wizerunek polityka podają dalej także użytkownicy TikToka. Na przykład profil Sigma podkreśnik Sikorski. Na jednym z TikToków szef MSZ-u porównuje się. <grym> Na jednym z TikToków szefa msz porównuje się do głównego bohatera Netflixowego klasyka House of Cards, Franka Underwooda. Czy ludzie. Wi ludzie wiedzą, nie, że Frank Underwood to nie jest jakby postać pozytywna. <grym> no w sensie. <grym> On, jakby w pierwszym sezonie. Najpierw pierwszy sam, <grym> a, 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 a potem, właśnie, nie będę w pierwszym sezonie. A potem, właśnie, wrócił do No Zresztą, ja wiesz, uwielbiam House of Cards, jak pewnie większość ludzi, która lubi politykę, ale, ale to nie jest postać pozytywna, nie? W sensie. Nie, ale od, od szefa MSZ oszukujemy twardej gry. Tak. Wiesz o tym, że tak to działa. Z tego artykułu to wynika. Po prostu oczekuję twardej gry. W ekonomicznej, po prostu wiesz, w ekonomicznej bańce chcesz być jak Wilk z Wall Street, a w bańce <noise> politycznej w Polsce chcesz być jak. Sigma Sikorski, po prostu, jest stary, to jest dokładnie tak mówiłem. samo, jak o czym gadaliśmy, że jak są te filmy w, stylu, w, w Wall Street, gdzie, które, albo o gangsterach, nie? Które przedstawiają wizerunek jakiegoś gangstera. Tak, wiadomo. I który przez 80% filmu, ty masz stali, ale chciałbym żyć jak on, i potem na te 10-20% stają, ale wiesz jak on skończył źle, po 50 latach, od już y, super życia i tak jak, dalej, miał jak, nie, nie, robisz, robisz 90% filmu, że jakby najlepsze rzeczy na świecie, po czym jako, jako reżyser masz takie, y, nie, nie, ale jak coś. My to potępiamy. Tu jest 10% filmu, kiedy on, prawda, no jakby tutaj Stracił wszystko, idzie do więzienia i tak dalej. Co z tego, że będzie tam 10 lat, był już jest stary No, to tak, tak samo, nie? Więc wiesz, Tak, bo. Bo tak Ale wiesz, to jest faktycznie, to jest faktycznie samowita sprawa. Radosław Sikorski i profil Sigma Sikorski... To jest, to jest, rzecz, nie? wiem, czy to jest w ogóle, bo to też, to też mnie fascynuje, zastanawiam się nad tym, bo ja niestety nie korzystam z TikToka, w sensie niestety nie korzystam za dużo z TikToka, ale zastanawiam się nad tym, na ile to jest rzecz, która faktycznie ma miejsce w rzeczywistości, ten jest trend, a na ile to jest tak, że Total. komuś to wyskoczyło, komuś to wyskoczyło i stwierdził, o, zrobię z tego artykuł, w sensie, wiesz, jakby, o. Trend Sigma się zdaniało... o TikToku? Wydaje mi się, że istnieje. Stron. Stron. Tak, tak trochę, samo jak, trochę. to jest a, prawie same w Roblox, nie? W sensie to jest prawie ten kaliber y, trendu na TikToku, który, <laughs> przypominam, to, media ale uznawały za zmianę pokoleniową. Ale, ale same w Robloxie, actually był czymś, w sensie to się faktycznie działo, w sensie to naprawdę robiło zasięgi, nie? A jakby Sigma Sikorski, y, dobra, wiesz co, sorry, nie, yes, zróbmy trochę dziennikarskiej roboty na żywo. Y, ile, proszę państwa, ile, ile ile, ile, followersów ma profil Sigma Sikorski na TikToku? Ale to są sam zamknie o tym, jak przypominam, że już miał reklamę wyborczej, tak? Czyli no jednak... E, no, no, zakładam, końcu, że dużo prawda. użytkowników TikToka czytało ten artykuł. 1010 mm. obserwujących. No, i, to, I to jest właśnie trend. To jest, to, to właśnie są rzeczy, które są wiralem. Wiesz, wiesz, no ma przypiętego TikToka 135 tysięcy wyświetleń. Jest jakieś 180 tysięcy wyświetleń. Zdarzają się takie wiesz, powyżej, powyżej setki, tu grubo powyżej setki. Aczkolwiek no zdarzało nam się robić w naszym życiu TikToki i czasami nie wiesz dlaczego, jakiś Tiktok robi pubańki, więc... No ale nie no, jest, w sensie jest, jest, jest. Nie no, jest to trend, jest to trend. Może Możemy śmiało uznać, że, że jest to, jest to, jest to trend. Czyli jest szansa, że to... Wodosław Sikorski robi ten profil? Nie, nie. bo widzę, widzę tutaj rzeczy, które z... myślę, że nawet Sikorski by się nie odważył i To jest naprawdę... Same miniatury, powiem ci szczerze, jakby one... One są czymś w rzeczywistości, w sensie one My pokazują się, że... a, mi, a jaką dobra. stronę podmierza. to zmierza. To, to chciałem cię zapytać, czy istnieje cień szansy, nie? Cień. Że profil Sigma Sikorski ciśnie bekę z polityki? Jak myślisz? Wchodzę teraz troszeczkę w teorię spiskową. O... Wchodzę troszeczkę w teorię spiskową. Ja mam tego świadomość, ja mam tego świadomość. Ale wiesz co, ja. Się... To wygląda zbyt dobrze, żeby było sfejkowanym bekom z tego, że ktoś by to zrobił. Nie, to wygląda jak prawdziwe. I powiem Ci jedną rzecz. Ja nie chcę rzucać kamieniami, nie? Ja nie chcę rzucać kamieniami, bo ja tego nie wiem. Ale na jednym z TikToków widzę, że coś jest tutaj, że jest cytowany Giertych. Zostawiam to! Bo są też inne osoby! Są też inne osoby, które są cytowane, więc jakby. Mówię to po prostu, tak powiedziałem sobie, bo zobaczyłem. Jakby nie, Czyli nie sieć tego, z tego już wyszła poza z Nie, nie, ma dowodów. nie, 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 że Giertych nie, poza nie, znaczy, Ale... musimy sprawdzić, czy ten profil nie, jest podlinkowany na profilu 224 jeżeli jest to coś, o czymś to będzie się na ja profilu 224 nie ma nie ma podlinkowanego niczego innego niż inne artykuły 224 przypominam legendarny artykuł yy, yy, legendarny artykuł, artykuł pińskiego o tym, że Eee, znaczy nie, nie, nie ma dowodu, że to jest artykuł pińskiego. To jest po prostu artykuł bez autora na jego portalu, eee, w którym to było napisane o tym, że profil eee, pińskiego na YouTubie to jest nowa siła, nowa jakość, naj, jakby największe, co się wydarzyło. I Trochę mówimy o tym pięć... oczywiście dlatego, że nam zapiekło, bo to nie, nie o nas powiedzieli, tak? Zapiekło, eee, zapiekło, zapiekło. ja wtedy nawet właśnie na, na Twitterze napisałem coś, w stylu, że jakby. I'm joke to use, jakiegoś <laughs> pamiętam już, ale wiesz, jakby, ja, mnie to teraz boli. Nie, w sensie jakby mi by zależało, żeby chociaż drugie miejsce na, na liście najważniejszych kanałów według mnie no, Drugie miejsce zajęło okiem pożarbu. wiejskiego. E, więc <laughs> jest, prawda, konkurencja była ciężka w tym roku. E, no ale dobrze, bo tak wiesz, widzisz, rozmawiamy o tym korskim, rozmawiamy o Sikorskim, e, No a, i jeszcze ktoś powie, że popieramy przez to że, 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 że popieramy go w tym wyścigu. Teraz omówmy trzaskowskiego, bo o nim też się, prawda, rzeczy pojawiają. Na mieście się mówi, Winnie, na mieście ty... się mówi. Leście się mówi. W innej rzeczywistości, w czasie pokoju, zagłosowałbym na Trzaskowskiego. Na te czasy lepszy jest Sigma niż Dadi, uważa Daniel. No i przechodzimy do, yy, do fragmentu, który w ogóle zaczyna się od, jakby, yy, nagłówka Dadi kupuje tłumy i młodych. Dadi to z angielskiego tatuś, ciepły, do tego przystojny. Tutaj musimy się zatrzymać. Tutaj musimy się zatrzymać. Jurek, czy to znaczy Dadi? Tak slagowo. Czy w tym kontekście używa się określenia Dadi, powiedz mi? Znaczy, Dadi może kupować tłumy, nie? Tak, zdecydowanie. E... O, ja mam taką teorię. Ja mam taką teorię. E... Ja mam taką teorię, że z... <grym> pały sobie, nie wiem, trzy dziewczyny na studiach. Albo nie wiem, jakaś grupa ludzi, albo nie wiem, dwóch typów obojętnie. I ktoś stwierdził, że... Wiecie, Trzaskowski Dadi. Nie ja powiedział takie zdanie. Muszę powiedzieć, usłyszałem je kiedyś na żywo, więc jakby usłyszałem je kiedyś na żywo, więc, 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 więc. jestem stary, że to, to padło, ale wtedy znikąd pojawia się dziennikarz gazety w Boczy, który wyskakuje ze śmietnika i jakby ma takie, wiersze, że, że, co to znaczy, co to znaczy. No i stoi ta grupa ludzi z takim, i najpierw mam takie, o nie, jak do shop to szop chcę Teraz wytłumaczyć. Tak, to pierwsze, to, to szop ale po drugie, że jak to wytłumaczyć i mają takie, no, że taki, że jak Tata w sensie taki, no. Taki pozytywny, no, jakby tak. I ten. Dzięki tak, z tym notesem, tak. oho czyli to to znaczy, no dobra. Ja mam wrażenie, że to słowo znaczy coś ogólnie trochę innego, ale to no nie ma dowodów, nie? W sensie też nie to znowu, jest taki no, Father wracamy. Figure. Wiesz, o co chodzi. Że wiesz, że będziesz jakim ojcem narodu. Eee, no tak. Albo Czy... może znaczyć. Gdzie jest to, może a, się a, łączyć że... z brakiem Father figure, nie? No właśnie, chciałem powiedzieć, że. Ja uważam, że nazywanie y, Rafała Trzaskowskiego Daddy oznacza, że jeśli wygrał wybory prezydenckie, to jest to ultimate dowód, że, Polska, że, Polska, że polskie społeczeństwo ma Daddy issue. I to jakby no, nawet jakby to czysto semantycznie jest prawda, tak? No bo daddy issue oznacza problem z twoim ojcem, jak wszyscy wiemy. Więc no tak, no, są rzeczy, prawda? Są rzeczy, jest to dobre tłumaczenie e, nie mam wątpliwości, że, że dokładnie o to chodzi. Dobrze, że dobrze że gazeta wyborcza tłumaczy starszym użytkownikom internetu. Bo nie wiem, bo jest, może to poszło do druków, w sumie nawet nie wiem. E, dobrze, że. Ale na pewno co najmniej użytkownikom internetu, że e, co, 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 oznacza, nie? Co, to dobrze, to dobrze. No, także ten. Także no, mamy w artykule dużo o tym, że Trzaskowski to Daddy. E, to jest rzecz, którą dobrze się czyta, komfortowo. E, no, lecimy, tak? Daddy to z angielskiego tatuś. ciepły, do tego przystojny. Tak, już od czasu kampanii sprzed pięciu lat pokolenie Z mówi o Rafale Trzaskowskim. Wszyscy tak mówią, z pokolenia Z. Wszyscy mówią, <laughs> Dani Trzaskowski. Pierwszy, że um, do góry. W ogóle. Tak, 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 to jest skojarzenie, nie? W to ogóle tam... jego, jego ci, Jego przecież mają nawet y, dziennikarze i dziennikarki, mają w telefonie zapisane go jako Dadi, nie? To jest takie, wiesz, znane, znane powiedzenie w. Tak, 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 tak tak, tak. tak, tak, tak. tak to... Będzie, że nie nazywają tak ludzie w ratuszu, bo to... Dobra, nieważne, nie ważne, nie ważne, nie ważne, nie ważne. Co, co jakiś czas na TikToku wracają trendy. Znowu trendy, w których użytkownicy, a przede wszystkim użytkowniczki. A. Oni wiedzą, oni wiedzą, oni wiedzą i z tego nie piszą w ale oni wiedzą. Udostępniają składanki jego wypowiedzi i zdjęć. Fanfiki od trzaskowskim, that's a real thing. Znaczy, w sumie chyba są. <laughs> Na 100% stary. Na 100% są fanfiki od Jest fanfik trzaskowski i sikorski? Musi być. Jesteśmy w internecie. Ktoś to musiał napisać. Sprawdzasz już? Eee, na pewno widzę Wodpad. <laughs> Dwie strony świata. Eee, jest jak jest na pierwszym miejscu. O mój Boże. Czekaj, 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 jakiś opis. Okej, okay, bo to jest o Trzaskowskim i Dudzie. Los dwóch mężczyzn potoczył się zupełnie inaczej niż powinien. Świat polityki ze światem miłosnym. Co stanie się dalej? No i nic, dobrze. E, społeczność mu odpada, nie zawodzi. E, przepraszam, wracając, wracając do następnego. Trzaskowskie opowieści. Trzaskowskie opowieści. Nice. <laughs> trzask mi by your name, to mi się bardzo podoba. No, także Vybik. Wystraszci w ogóle go to jakiś tam jail ten odcinek, proszę. E, dobra, e, dla nich dosyć. Może święty. E, tak. przede wszystkim użytkowniczki. Udostępniają składanki jego wypowiedzi i zdjęć. Dla nich Trzaskowski wygrywa swoim wizerunkiem, ale innym niż ten szefa MSZ-u. Jakim? Na, na, jakim? Korać, no, korać, napisać. Dokładnie tak, dokładnie tak. Trzaskowski jest Czaskowski odb Trzasko jest odbierany jako ciepły, przyjazny, otwarty. Twierdza tę opinię doktor habilitowany Wojciech Rafałowski z Wydziału Socjologii UW Wzięło zaskoczenie. I siedzi taki bardzo tak, poważny pan profesor Tak, tak, Rafał Trzaskowski idealnie pasuje do określenia dadi, to prawda. Z czysto socjologicznego punktu widzenia mam na to trzy publikacje naukowe. Tutaj, dochodzimy no wchodzimy na, na, na tego, na, na, na no tutaj tu jest Lancet i w Lancetie jest opublikowane takie badanie o tym, że właśnie jakby jakby, mia o wiem, to jest tak, miara Dadiego, w sensie, że jakby, jak, jak się nazywa to miasto w Francji pod Paryżem, to trzymają tam wiesz te miary, w sensie... Sèvres. Sèvres, no właśnie to w sewrze, nie, masz masz metr, masz kilogram i masz na no, francuskiego to jest jakby jeden Dadi, w sensie. To jest taki, taki taki posąg z, z piżu, nie wiem, z czego, dobra. E, dalej, wizerunek Dadiego, y... wizerunek Dadiego. Wiz... Nie, bo nie mogę. Wizerunek Dadiego wychodzi daleko poza partyjną bańkę. <laughs> Rafał Trzaskowski jest znany w warszawskich klubach, mówiąc o tym, że pójście trochę więcej fanku. No tak, no to jest taka sytuacja. Wizerunek Dadiego wychodzi daleko poza partyjną bańkę. Moi znajomi nie ukrywają, że Rafał jest przystojny i to skłania ich do głosowania, mówi jedna z działaczek. Do tego, oni w... do tego on nie wywyższa się tak jak Sikorski dodaje. No. No. To jest w ogóle rzecz, o której. Yy, mówią ludzie, nie? W sensie, jakby działaczki. W sensie no, Kaczyński sens... tak mówił, nie? Że to ważne, więc. Czyli nie, no, ale ja. <grym> oczywiście, tylko w sensie, jakby znowu wracamy do tematu tego, na ile to jest, jakby rzecz w rzeczywistości, a na ile to jest jakieś takie wyobrażenie. No nieważne. ważne. Ja to ja tak chciałem, jest jakby podkreślić, jak dobrym żartem mm. był Daddy Sever, W sensie, no, 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 bardzo doceniam. Ja. Żart, to to prawda, bo zobaczmy. Tylko jeśli to Byłby by dużo, by dużo zabawniejszy, gdyby był w tempie i nie zapomniał Sevru jako rzeczy. Czekaj, przez Sever na pewno? Tak mi się wydaje. Jak to napisać? Severę przez ten... V. A, w ten sposób. Dobra. Nie, bo bardziej chodziło mi o to, że. A, tak, dobra. Tak, wzorzec, Zobacz, nitki, masz tak, masz rację, masz rację. dobra, super. E, nie, nie, tak, bardziej takie, że chciałem się upewnić, bo wiesz, w tym podcaście często gadamy jakieś sakudy, głupoty, już Jezus Maria, stary, to. czy ty widzisz, widzisz moje, moje, mojemu kamerę? Mhm. Widzisz kanapę? O Jezu, kot to jest, tak? To, w sensie ten mój pluszowy kot, ale on jest czarny ha. i widać tylko jego właśnie, oczy. Demon, właśnie no, taki demon Ale mówicie, no. to jest. No, straszne. Pozdrawiam ludzi na Spotify'u. Co dosłał. Eee, no. Na Spotify też jest wideo. To... Tak? No. no. Tak, no. wiesz co, dowiedziałem się o tym w jeden prosty sposób. Mianowicie, kiedyś... E, nie chciało mi się... E, dwa razy... E, ten... Renderować filmu. Więc... Z ciekawości osób wrzuciłem go na spoty I okazało się, że działa. Z wideo też. No. Fajnie. No spoko. Mm, <laughs> dobrze. Profesjonalizm z naszej strony, jak zawsze, jest wybitny, nie? Eee, idę dalej. Antek. Okay. Na kampusie spędza cały dzień. Rozmawia z uczestnikami. Rafał nie jest dziadersem. Prowadził I... do mainstreamu Postulaty Młodych, w tym te związane ze zdrowiem psychicznym. Po ostrej dyskusji na kampusie powołał warszawskiego rzecznika praw uczniowskich. Dużo mówił o mieszkalnictwie. Ja tutaj chcę zacząć od swojej teorii, którą chyba już kiedyś wygłaszałem gdzieś, ale nie wiem, czy to powtórzę ją teraz. Ja uważam, słowo dziaders nie istnieje. W tym sensie, to, jest, to, ja mam, to brzmi odważna teza, ale... Uważam, że słowo dziaders to jest wymyślone słowo w tym sensie, że nie znam absolutnie żadnej osoby poniżej, nie wiem, 35, 30 roku życia, która kiedykolwiek go użyła. Nie słyszałem go nigdy w takim jakby, nie wiem, kontekście filmu na YouTubie, swoich znajomych. Wiesz, jakby w sensie nigdy nie słyszałem tego słowa w naturalnym środowisku, żeby osoba, która jest faktycznie młodą osobą, użyła słowa dziaders. Dla mnie słowo dziaders to jest słowo, które... Ludziom, którzy są starsi, wydaje się, że młodzi na nich mówią. Ale ja uważam, że to słowo nie istnieje. Przecież ja uważam, że to słowo nie istnieje w prawdziwym świecie. Że to jest używane tylko ironicznie. Nie? I... No fakt, że ono jest w tym artykule... Znowu. Sugeruje, no, że... Nic na... nie suger... ja, nic suger... ja nic nie sugeruję. Ja nic nie sugeruję. Ja po prostu podaję swoją tezę, która jest niezwiązana z tym artykułem i przeczytałem fragment artykułu. Ale to nie jest powiązane i nie włączcie tego ze sobą. Określam, mnie łączcie tego ze sobą. <grym> co ja ci powiedzieć? No? Yy, mam też taką teorię. to jest słowo, które tutaj mówi mój ojciec. Co sugeruje, że nikt inny tak nie mówi. Więc to jest no. anegdotyczne. Fakty. <grym> Szybkie przejście, ale no dobrze. To dowód anegdotyczny, czyli tak zwane fakty. Yy, no dobrze. Yy, słuchajcie, słuchajcie wszyscy. No to, to byłby ten artykuł, ja uważam, że niesamowity. Yy... Nie wiem, co mam o nim powiedzieć. W sensie, chcieliśmy się z wami nim podzielić, bo dzisiaj zobaczyliśmy go na Twitterze, w sensie fragmenty z niego i stwierdziliśmy, że no, to, to, to się nadaje do podcastu. Warto. To się nadaje do podcastu. Warto, warto. I ja niczego nie żałuję. Nie, 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 ja też nie. W ogóle yy, fajnie Nosław bo... versus znaczy, to super, to że w ogóle my się otwieramy na takie to to. rzeczy, nie? Bo to też pozwala nie być w bańce, nie zamykać się na to, na te na stare media, na te... No wiesz, no bo my, my często jednak skupiamy się dużo bardziej na, na przykład jakichś, wiesz, poważniejszych analizach, na, wiesz, śledzimy portale branżowe, śledzimy wypowiedzi polityków. A fajnie jest jednak wiedzieć, co mówią normalni, zwykli ludzie, nie? W sensie, co w takim normalnym, zwykłym mieście, na przykład w... Lipinkach łużyckich. Jak przychodzi jakaś pani do sklepu i tam gada sobie właśnie o Dadim w tym sklepie z sąsiadką. E, no i tak, w wszyscy wiemy, fajnie, że chodzi tak. o Trzaskowskiego teraz. Wcześniej bym nie wiedział. E, tak. Także fajnie, fajnie, że, że wiesz. No właśnie mówię, nie zamykamy się w bańce informacyjnej. My też wam tego życzę widzowie. Mam nadzieję, że jeżeli traf... będzie się częściej trafiać na tego typu. Treści. Nie, tak, właśnie, właśnie widzowie, no dzięki nam no możecie zobaczyć, co starsze osoby myślą, że wy mówicie, nie? Coś, w sensie, to jest ważne. To jest ważne, żeby wiedzieć co jakby. Jakie jest wyobrażenie na ten temat? No. Ja się tylko boję bardzo jednej rzeczy. Chyba, 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 że jesteśmy mega nierelaty i naprawdę ludzie tak robią i jak my teraz no, wiesz, wyjdziemy na spółkowitych No właśnie chciałem powiedzieć, że wiesz, że kiedyś, bo my, my mamy cały czas. My jesteśmy młodymi w internecie, nie? Jesteśmy młodymi od polityki w internecie. jestem z tego dumny, ale. Wiesz, że kiedyś nastanie ten dzień, w którym my zrobimy ten film i ludzie zjedzą, bo się okaże, że jesteśmy starzy? <laughs> sobie nie, że sobie że, że, że ludzie naprawdę mówią Dadi Trzaskowskiego, w sensie... Znaczy inaczej, powtarzam, ja wiem, że takie żarty padały, w sensie, je znam, tylko... To jest artykuł napisany na podstawie memów i żartów, które jakby trochę... One, one są trochę ironiczne, w sensie to jest jakby, bo... bo jakby właśnie do tego zmierzam, jakby... To nie jest tak, że ja uważam, że nikt nie nazwał Radosława Sikorskiego w historii Tadosławem, tylko... Wydaje mi się, że większość, która to robi, robi takby ironicznie, a nie w 100% na poważnie, nie? To jest jakby mój taki fake na to wszystko, tak go zaryzykuję, nie? W sensie Mam wrażenie, że, że byłeś się tutaj bronić troszeczkę. Czyli chyba... chyba... Próbuję. Chyba zobaczyłeś jednak tą wizję tego, że, że być może kiedyś będziemy starzy. Nie no tak, <grym> zdecydowanie, to jest przerażająca wizja stary, w sensie też wiesz, no nie no, kiedyś, kiedyś cię odlepi, nie? W sensie kiedyś, kiedyś, kiedyś jakbyś no tak, no, taki... No tak, to, to się znaczy... wydarzy. Tak, my kiedyś zrobimy taki artykuł, nie? Zacznijmy tego świadomość. Tak, tak, to już jak będziemy mieli Myślę, akurat porządku, holding nie? medialny, ale no, 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 jasne, że no, no, no. Tak. jasne, że tak. No, wiadomo. Jasne, że tak. Straszne to jest. Zrażająca wizja. No dobrze. Chcesz pogadać o tych no, porach w ogóle? Co tam, No, możemy chwilę, no co tam możemy słychać. Co tam słychać w polu? Możemy, to, możemy, co w chwilę polu porozmawiać. możemy, możemy porozmawiać chwilę. No co? ono, w sensie Donald Tusk wyrzucił czy wyrzucił, w sensie wypluł. Na Twitterze sondaż, ten o którym dużym, o którym się mówiło, wypuł go w poniedziałek, no i powiedział, że patrzcie, Sikorski przegrywa w pierwszej turze, ale wygrywa w drugiej, a Trzaskowski wygrywa w obu. No, to jest oczywiście tylko głos w dyskusji, wasz głos się liczy, powodzenia, nie? Jakby. Więc, więc, no nie, no ja mam wrażenie, że ten, ja nie chcę być tutaj, ja nie chcę być tutaj takim prorokiem braku imby, bo ja bym liczył, że będzie jakaś większa imba, ale ja się boję trochę, że ten prawybory są rozstrzygnięte zanim się zaczęły tak naprawdę, nie? I że po prostu to jest głównie zacieranie, yy, zacieranie, yy, jakby, wiecie, budowanie jakiegoś przekazu i skupianie ludzi na tym wszystkim, a Trzaskowski będzie tym kandydatem tak czy siak, nie? Tak mi się po prostu wydaje osobiście. Oczywiście mówię, mogę się mylić i, i gdzieś zakładam, że że, że może tak nie będzie, i wiesz, może nagle się okaże, że Sikorski jakoś niesamowicie niesamowicie wystrzeli i w końcu wygra te wybory. Ale no, 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 jakoś mam wrażenie, że to jest kurczę, trochę rozstrzygnięte, zanim się zaczęło. Plus, irytuje mnie strasznie, że jeden to Radosław, Trza, Radosław Sikorski, a drugi to Rafał Trzaskowski, bo jakby te nazwiska są z jakiegoś powodu w mojej głowie tak do siebie podobne, że muszę się strasznie pilnować, jak mówię, żeby. Czyli oczywiście wiem, kto jest kim, tylko chodzi o to, że jak tak jestem w takim na przykład szybszym tempie i muszę mówić o nich naraz, żeby ich porównywać czy coś, że mi mieszać i mówić odwrotnie, w sensie, bo, bo, bo to jakoś te nazwiska strasznie obok w głowie siebie leżą. W sensie, Podobne są wymowie w jakiś sposób, Sikorski, Trzaskowski jakoś tak to. A co zamienić ze sobą? To już prawie jak Tak, Young. No, Young Daddy, young daddy i. Yy, young, young Chad. Young Chad. Nie no, jak Big Chat. Chat Iggy. Chat Igi. Chat Popczat, chat uh, PopChat. PopChat, nie wiem. Dobra, jest dużo tych, tych... Yy... Lil! O! Lil Chat. Lil Chat. Lil Chat. Lil chady? Lil chat Lil chady i Yang Daddy. No dobra. No Lil Yang Daddy? No właśnie. Fajnie. E, wraca... Fajne. Fajnie. <laughs> wracając. Fajne. E, wiesz co, tak, bo to jest w ogóle też rzecz, o której chyba nie mówiliśmy w podcaście, a no, nasz podcaście, na pewno ja w filmie chyba też nie? Że według info takich wewnętrznych, to w ogóle to to To, Siko, to, to Trzaskowski bardzo mocno te prawy prawybory chciał, po prostu miał przekonany, że wtedy je wygra, nie. I teraz raczej było zaskakujące, że Sikorski się na to zgodził, że, że w ogóle do nich podchodził i to. to jest... I to jest kwestia tego, że tak jak my mówiliśmy o tym, na przykład, że sama. KO, w się sensie samo PO, nie KO, tylko PO, jest pewnie bardziej konserwatywny, ogólnie, niż Trzaskowski, w sensie, że Trzaskowski pewnie byłby, jeżeli byśmy to zrobili, to w tej liberalnej frakcji PO, bo w PO chyba oficjalnych mhm. frakcji nie ma, ale to, to, to tam by się znalazł, znalazł, tak, no, nie oszukujmy się, Inicjatywa Polska czy Zieloni, no to, to są totalnie team Trzaskowski, nie, tam, tam nie ma żadnej możliwości, że ktoś tam zagłosuje na Sikorskiego. No i to raczej sprawi, że po prostu Trzaskowski czuje się tam pewny i odzyskał taką kontrolę I guess, nad tym, co się teraz dzieje. Co nie zmienia faktu, że Sikorski tak zrobił dużo więcej niż wszyscy się spodziewali. Szczególnie jak porównacie o sobie z prawyborami w 2020, kiedy do kidawy błońskiej po prostu dorzucili Jaśkowiaka. Bo nie wiem, czy pamiętacie, ale nawet była legendarna debata pomiędzy nimi. I. Nikt, łącznie pewnie sam jakim nie wiedział, czemu tam w ogóle jest i czemu tego słuchaj, czy w tu uczestniczy. E, bo tam wszyscy wiedzieli, że kidawa po prostu będzie tą kandydatką. A finalnie skończyło się na tym, że, że i tak kidawa, tą kandydatką nie była, co było dość zabawne. Ale jest jeszcze druga rzecz tych prawyborów, co, mi się, co, co mnie zastanawia. Mianowicie, czy to nie jest jednak duże ryzyko ze strony Tuska, że on nie zrobił. Bo z jednej strony masz, wiadomo, zabijasz tlen, zabierasz tlen, i wszyscy mówią tylko o nich. Ale to w jakiś sposób tą partię podzieli, nie? W sensie, te tam pewnie no uznajmy, że w najmniejszym tak. scenariuszu 30% pewnie tego zagłosuje za i pytanie, tak, jest, co tam to... zrobi, nie? Tak, tylko wiesz, tylko to, to jest taki podział partii, mam wrażenie, który jest o tyle bezpieczny, że no właśnie, że Sikorski nie założy z tego własnej partii, nie? to nie jest taka sytuacja. To jest bardziej, wiesz, no ci ludzie będą mi taki, kurczę, no wolałbym Sikorskiego, no ale dobra, no partia zdecydowała w ten sposób. W sensie nie wydaje mi się, żeby była jakaś alternatywa. W sensie, ja, ja nie widzę sytuacji, w której, wiesz, to się może skończyć jakimś rozłamem czy czymś takim, nie? Jakby to, 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 to w ogóle nie wierzę w taki scenariusz. Ci, ludzie, ci sami ludzie jak już za dwa miesiące będą robić wszystko, żeby Trzaskowski wygrał prawdopodobnie. Więc wiesz, że. No że jeżeli Trzasko wygra od 55%, będzie miał, nie? To. Wiesz co, co wydaje mi nie problem. Wiesz, czym się, że będzie Wiesz, czym się różni PiS od platformy, wydaje mi się? Tym, że PiS zawsze ma tego swojego Kaczyńskiego, więc tam może być trochę ludzi, którzy się zastanawiają. A co by było, gdyby nie było Jarosława Kaczyńskiego? Co gdyby pójść te swoje? Platforma wie, co by się stało, gdyby nie było Tuska. Bo już to okay. przeżyli. I mam wrażenie, że od jego powrotu i tego jak dał im z powrotem władzę, to mają takie, nieważne zrobi tu, to, to on ma rację, a w sensie już się nie podejmuje. Spróbowaliśmy bez niego, to był dramat, jakby okay, tylko on jest w stanie dać nam te rzeczy. Wydaje mi się po prostu, że, no zobacz, bo jednak mimo wszystko dużo więcej się słyszy o jakichś jednak frakcyjnych wojenkach wewnątrz PiSu niż Platformy. To może być jakiś trochę bajas medialny, to mogą być inne rzeczy, ale to też wydaje mi się uzasadnione po prostu, nie? To znaczy, że znowu, no w takim pisie przecież ile ci wymienię polityków, których faktycznie są rozpoznawalni, znani i tak dalej. Ile wymienisz w Platformie Obywatelskiej? Przecież kto tam miałby, wiesz, zacząć swoje rzeczy robić, kto miałby wyciągnąć kogoś z tej... Pa wiesz, wiesz, co mi chodzi? W sensie... Borys Budka, może to by zadziałało. No, może tak, nie? No, właśnie, właśnie, właśnie. No wiesz, no Sikorski, szczególnie, że, no zawsze o tym mówimy, tak? Sikorski nie jest człowiekiem partii aż tak bardzo. Teraz oczywiście bardzo nadrobił i na pewno, na pewno zbudował niesamowitą pozycję w tego, co miał wcześniej. Yy, no ale dalej, nie? No, to chyba nie jest ten poziom, w którym, wiesz, Sikorski mógł teraz, co? Rzucić, yy, rzucić papierami, będzie że być ministrem spraw zagranicznych i odchodzi? No nawet w Sejmie nie jest, nie? W wiesz, jakby on będzie kiedy nie byłby teraz w... W, 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 w ministerstwie tak naprawdę traci, no, no tak, no, no w msz w ministerstwie, no to traci jakikolwiek wpływ na rzeczywistość, nie? De facto. Więc, więc wydaje mi się, że to jest dużo takich rzeczy, które sprawiają, że no, to się... Ja nie uważam, że to był realny scenariusz, tak szczerze. Hmm. No okej, okay, znaczy, to się kupuję to. Bo zastanawiam się na ile Trzaskowski finalnie wyjdzie z tej partii. Nawet nie mówię, że yy, z tych praw borów, yy, silniejszy, czy słabszy, nawet jeżeli je wygra, wiesz? To mnie zastanawia. No bo on, bez tych prawyborów miałby dość silną pozycję po prostu, by wygrał z i tyle, wiesz, jakby on kandydował. teraz przez to, że pojawił się Niesikorski, to on jest trochę podważony w ogóle, że nie jest, może nie jest, być ale, kandydatem. To jest, jest, ale potem, jest, ale potem wygra te prawybory, nie? Tak, czy to tak, mówię, kuczka, wiesz, jeżeli że... wygra 55 do 45, to masz takie pytanie, czy to będzie mocniejsze niż gdyby po prostu ich nie było? Nie? Ale to może moje jakieś wydaje tam... Mi się, wydaje mi się, wydaje nie, nie, nie ja, to, ja rozumiem twoje te rzeczy, tylko wydaje mi się, że nie doceniasz też tego, jak dużo czasu jeszcze zostało, to znaczy, że jak te prawie wybory się skończą, to no zdaje się, że wszyscy zapomną, że one w ogóle były. No bo wybory w maju, nie? Więc w sumie to będzie sześć, miesięcy jeszcze. No, więc wiesz, a, ty, a, tak, a, a po drodze święta... Czekaj. Czy, czy, czy pamiętam, kiedy mają być wybory czy być jeszcze w Kiedy papież umarł, poczekaj. Ale to nie umarł, przepraszam, urodził się chyba. Hmm. Tak, kiedyś papież urodził. 18 maja, no. Spoko, w sensie, w sensie, nie będę kłamał, nie pamiętam... Nie pamiętam, kiedy mają być. Eee, no, kiedyś się papież urodził? Razie. Czwarty... Nie no, ale jak, ale nie zapowiedzieli je już? No Duda powiedział, że dobrym terminem będzie czas, kiedy w rocznicę urodzin Papieża, nie? A, tak, dobra, masz rację, ale, no, ale w sensie no, ale to nie jest może możliwy, no bo jest czwarty, jedenasty, osiemnasty, dwudziesty to są one takie bardziej, że plusów wtedy mogą być też, nie? No, no... maj, nie, w każdym nie razie. Nie, bo, wydawało się, bo wydawało mi się, że właśnie tutaj nie zapowiedział jeszcze wyboru przecież właśnie, jeszcze ci oficjalnie oficjalnie nie, nie, nie Oficjalnie nie powiedział, nie? oficjalnie nie powiedział, tylko no właśnie, no, właśnie powiedział, że, dobra, że, że, że dobrą datą będzie data urodzin tak, Papieża. masz rację, masz rację, zapomniałem o tym fragmencie, zapomniałem o tym faktycznie, masz rację, To jest ważny, nie, to jest ważne, przepraszam, 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 tak jakby. Moja, 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 kulpa, moje nieprzygotowanie, tak, ja absolutnie to uznaję. E, już poprawię się następnym razem, obiecuję ten, to, to właśnie w temacie papieskim e, obiecuję Obiecujesz poprawę, po e, obiecuję poprawę, tak, e, ale dobrze. E, no, więc w każdym razie, więc minie strasznie dużo czasu do momentu, kiedy, kiedy te wybory faktycznie będą i ja podejrzewam, że stary, no potem po drodze są święta, Nowy Rok, wiesz, masa różnych rzeczy Naprawdę, podejrzewam, że dosyć szybko zapomnimy o tych prawyborach, nie? Że one były. Tak. Szczególnie się wygra Trzaskowski! Szczególnie się wygra Trzaskowski! Bo to stanie się dokładnie do czego tak wszyscy się spodziewali i tak to, to, co miało się stać, tylko był dodatkowy step po drodze, nie? Step fader. No, dobra, eee, to <laughs> wracając to, do... Możemy skończyć temat prawyborów. <laughs> Ten artykuł zrobił nam krzywdę, w sensie... Jeszcze ja te wszystkie żarty, które padną po tym, jak wyłączymy kamerę, no ale no, no. kontynuujmy. Dobra, yy, tak. Także, czy chcę. Przechodzimy sobie dalej. Mm. Tak, przejdźmy Masz dalej. coś do ludzi, którzy oddają krew? Wiesz co? Znaczy, no, Na pewno nie oddam im swojej czekolady, w sensie, bo mają dużo swojej. To prawda, to prawda. W ogóle często się słyszy o tym, że, że, że czekolada się na świecie kończy, nie? Wydaje ma... no, mi się, że to jest powód. Tak, nie mam dla nich białych krwinek. Nie, ma, no, nie, nie wiem, co, 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 czy nie wiem, jakiego zarząd do mnie oczekujesz. Moje coś wymyślić, ale ciężko. Nie no, tak, oczywiście, oczywiście. No dobrze, to Jurek prowadź do dyskusji o on, do dyskusji o Tak, no bo y, istnieje taka partia, polska 2050 Szymona Hołowni, w której y, kandydatem na prezydenta nie jest Szymon hołownia. To jest ważne. I generalnie tej partii jest wielu, wielu różnych posłów, między innymi poseł Bartosz Romowicz, który również jest wiceprzewodniczącym klubu właśnie Polska 2050. No i, nie wiem czy wiecie, ale Polska 2050 lubi takie dość liberalne tejki. Ona ogólnie zajmuje się byciem y, dość mocno liberalną w Polsce i czasami jest już tak, że dużo tych tejków liberalnych powiedziała i bardzo na wielu płaszczyznach walczy właśnie o tych przedsiębiorców. I Czasami wypadnie tak, że płaszczyzny się kończą i trzeba grzebać, szukać naprawdę głęboko. No i pan, pan Bartosz Romowicz złożył interpelację do dwóch różnych ministerstw, yy, zwracając uwagę, pra, prawdziwie, że odzywają się do niego przedsiębiorcy, bo oni zawsze się odzywają, wiadomo, to jest, są te legendarne listy od słuchaczy, które wszyscy otrzymują. Yy, to są właśnie legendarne wypowiedzi z anonimizowanego Daniela, nie? No to to mniej więcej tak, to, tacy ludzie przychodzą do Bartosza Romowicza, którzy mówią, że hola, hola. Ja wszystko rozumiem, ja wszystko rozumiem, krew jest ważna, fajnie jest mieć krew, no ale ktoś musi pracować u mnie nie, i niestety bywa tak, że jak się ktoś idzie tą krew oddać, szczytnie, fajnie, znaczy dwa dni wolnego potrzebuje? Dwa dni? Dwa? Ile tej krwi tam oddaje? 4 litry czy 8? Tak. tak. Co jest w ogóle, jak chciałbym powiedzieć, tylko co uważam jest bardzo ciekawe, ten przedsiębiorca w ogóle, jak do pana Bartosza y, przybył, to mu się samochód zepsuł, więc przyleciał w formie nietoperza, powiedział te rzeczy, a potem odleciał. ogóle ciekawym fragmentem, ale to o tym się mniej mówi. No kontynuuj. No, no jak to, oni 4, 4 litry krzyczy o 8 No w sensie, to jest jak 4 litry to chyba normalne, że. Y, Ile? 24 jest podzielone przez 4, więc wystarczą 24 godziny na odpoczynek, tak? To jest logika i fakt. Wow, ale to zrobiłeś niesamowicie! <śmiennie> <to ubiegnie. śmiennie> nie mam powiedzieć, że 24 jest free. tak przez... tak, nieważne. No, więc... i pojawia się problem, bo ci ci pracowici, to nie dość, że oni oddają tą krew, to oni jeszcze robią w czwartek często, żeby się długi weekend zrobić. Bo mają te dwa dni wolnego, i w czwartek, w piątek, oni w ogóle oddają tę krew, jadą na wakacje. Jadą sobie do Wietnamu. W ogóle. W sensie, co prawda, z kroplówką podłączoną w samolocie, bo jest w stanie funkcjonować w locie, ale normalnie lecą do Wietnamu i jest jazda, nie? No ja dobra, bez przesady, No, w każdym razie, i, i to jest. i oficjalna interpelacja została zakończona pytaniem, czy coś zamierzamy z tym zrobić. No i moje pytanie jest, jest proste. W ogóle odniósł się do tego wice, ten minister wice, wice zdrowia, z takim pipem, ale. ale oddawajmy tę krew, bo jest mało ogólnie. W sensie, wiecie. Może dobrze, że oddajemy, nie <laughs> przestawajmy, jak nam pieniędzy jedziecie, to też krew nadwajcie, żeby będzie spoko. Ja, ja, ja muszę powiedzieć, bo ja, bo ja muszę przyznać, że uważam, że jest jeden taki bardzo podstawowy błąd w całej tej narracji Pana Jeden? nie. Okej, okay. znaczy... <laughs> no, okay. zacznijmy to jeszcze raz. Uważam, że taką naj, naj, najśmieszniejszą rzeczą jest to, że to jest chyba trochę takie... Zawsze lubię jak pa zawsze lubię patrzeć, jak politycy odkrywają, jak działa świat. <grych> nie? Bo to jest takie niesamowite dla mnie zawsze. jest takie, no bo ludzie mają dwa dni wolnego, bo oddali krew, nie? Jakby, zastanawiam się, czy... Jeśli możemy na chwilę być tak reali ze sobą, bo oczywiście, od... prawidłowa odpowiedź jest taka, że taka... Prawda odpowiedź jest taka, bo ludzie potrzebują tego czasu, żeby, prawda, się zregenerować po tym, jak oddali krew, nie? No to jest taki oficjalny powód. Wydaje mi się, że w rzeczywistości to działa tak, że ogólnie, czasami są Oficjalne powody jakiejś rzeczy, ale dosłownie wszyscy wiemy od samego początku, że to nie jest to, po co to jest. Wiemy, jest takich rzeczy dużo w rzeczywistości, więc czy możemy po prostu uznać, nie? że jakby, no ludzie sobie biorą długi weekend? No tak, bo po to to jest. W się sensie, jakby dosłownie to jest państwo daje ci dila, ej słuchajcie, bo mega potrzebujemy krwi. I to jest jakby użytecznie społeczne i tak dalej, to jest jakby ten, I to nie jest przyjemny więc to, proces. Żeby to... W sensie, no... to nie jest przyjemny proces, też ale się czeka w kolejce ważny, i tak dalej. Nie? To wiadomo. Oddawałeś krew, Jurek, kiedyś? Ja, odd ja oddawałem. Ja, wiesz co, ja się zbieram strasznie, ja zawsze mdleję przy pobieraniu krwi i A, okay. to jest straszne dla mnie, ale już ostatnio miałem ja w zeszłym tygodniu tą rozmowę i już kumpel mi strasznie przygotował, że muszę w końcu zrobić, bo to głupie bo szczególnie, że ja mam jakąś tam krew taką, że wiesz, że warto. I chciałbym. Jezu, oddać. Masz tą, nie, Jezu, masz tą najrzadszą? Nie tą najrzadszą, też ale tą szybko. taką nie, że... Ja ale. nie wiem, którą, ale wiesz, tą taką, że nie, nie taką common. Jest teraz już sobie właśnie sprawdziłem, ile się minąć od dziarki i po, chyba po czterech miesiącach już sobie powiedziałem, że to zrobię, także... Ja, ja muszę przyznać, że ja oddawałem w swoim życiu, ale dawno w sumie nie oddawałem i powinienem też pójść się oddać. Dobrze, ale też to się to zrobić w takiej sytuacji. Czy znaczy my akurat nie mamy wolnego z tego powodu, <laughs> <więc> jakby <laughs> nas nie kusi, ale... Ale tak <laughs> muszę zrobić. W każdym razie, do czego zmierzam? E, do czego zmierzam? Eee. Właśnie co chciałem powiedzieć. To to, że. No wydaje mi się, że. No tak, to jest oczywiste, że jest. Po to co robisz. Też. też po to to robisz. W sensie i też, jakby. W sensie. Inaczej, pewnie są ludzie, którzy tego nie robią po to, ale niektórzy robią to po to, żeby mieć długi weekend. I w sumie to jest chyba trochę cel. W sensie państwo trochę powiedziało: ej, to zróbmy tak, że jak oddasz krew, to dostajesz dwa dni wolnego, bo w sumie ta krew jest na tyle ważną rzeczą, że my jako państwo, jakby chcemy cię zachęcić, to jest rzecz, którą możemy zrobić. No nie będziemy ci płacić, no bo to już jest takie dziwne. Damy ci dwa dni wolnego, nie? Właśnie, będziesz miał do tego prawo. Jakby. W sensie, w, w, chodzi mi o to, że jeśli już chcesz podejmować tą dyskusję, jako pan Bartosz, to jakby spokojnie podejmuj, w sensie masz prawo, ale wydaje mi się że takie sensacyjne powiedzenie, że wiesz, że takie. I ludzie to wykorzystują, żeby mieć wolne. No, no tak, no, no tak, w sensie, jakby, no, to tak. Wszyscy to wiemy, w sensie. Jakby więc nawet wiesz, bo chodzi mi to, nawet dyskusje. Bo, bo, bo wydaje mi się, że to jest, jakieś takie, jest jakaś taka próba zrobienia z tego takiego ukrytego tematu, na zasadzie, że wy nie zdajecie sobie sprawy, ale są ludzie, którzy używają tego, żeby mieć wolne. Nie, jakby, no nie no wszyscy to wiemy, w sensie, więc jakby możemy o tym tak dyskutować. Jakby, I mimo tego, że wszyscy to wiemy, to, wszyscy, to, to myślę, że dużo ludzi stwierdza, do no i okej, okay, W sensie, że jakby to, to git, jakby to spoko. Jakby, nie wiem, czy, czy, ja, czy, czy ja się odlepiam, czy to jest jakaś szokująca wiedza, czy bo, jakby, nie, nie, nie wiem, już. już. Ch chyba, chyba nie. Szczególnie, że wiesz, ten wiceminister też miał taki vibe, że no, możemy spróbować zrobić tak, że fajne jest to, jeżeli poinformujecie szefa wcześniej. Nie? Że w sensie spoko. W sensie, w sensie wiesz, ja też, jasne, to brzmi spoko, nie? Że komuś mówisz, że bo za tydzień chcą dać krew. W sensie, wi wiadomo, nie? Że w sensie, to brzmi no. jak spoko sprawa, jakby super. Aczkolwiek tylko... nie wyobrażam sobie, że sobie, byśmy to wyregulowali w ten sposób i nie jestem sobie w stanie wyobrazić sytuacji, w której to nie wpłynie na to, że będzie mniej oddawanej krwi. W sensie, że bo ktoś, nie wiem, bo nagle jeżeli będzie obowiązek alek, informowania alek. o tym, no, to nagle to sprawi, że coś przecież się stanie. Wieś, nie? Jak, masz, jak masz ludzi, którzy by to faktycznie bardzo, ale to bardzo idą, to przecież przypominam. No, owszem, przypominam, bo ty może tego nie wiedzieć. Ale jak, się, jak byłeś oddać krew, to w ogóle jest tak, że dostajesz SMS-y co jakiś czas. Że na przykład twojej krwi jest bardzo mało w tym momencie i że jest, że Twoja krew jest bardzo potrzebna, i czy możesz oddać ją teraz, nie? W tym okay. swoim punkcie, w którym tam to robisz. Więc to też jest taka rzecz z kategorii, że wiesz, nawet jeśli teraz rozmawiamy czysto o tym, że ktoś. Jakby, bo, coś, ja zaraz pokazałem tą pazerną stronę pazerną, w sensie kawana ale no, jakby wiesz, tą stronę ludzkości, która oddaje krew, że zostać wolna, ale są też jakby ludzie i pewnie tu inaczej. Bo się też nie wyklucza dla jasności. Nie? W sensie, jakby to jest też ważne, to się jakby nie wyklucza, można to robić ideowo, i jednocześnie mieć takie, o, ale przy okazji przygarnę wolne, no bo czemu miałbym mnie e ale zwierzę tego, że wiesz, że, że ten, że że, że, że że wiesz, no właśnie jakby takiego SMS-a, że ta twoja krew się skończyła i tak dalej, że jakby potrzebujemy twojej krwi, bo to jest jakby, chyba się tak zaczynają że potrzebujemy twojej krwi. No to przecież wiesz, nie, no to, to, to brzmi jakby sensownie. Nie? W sensie, że wiesz, że nie poinformujesz nawet nikogo czy coś. Nie no, jakby, nie, no to, brzmi, to wiesz, to brzmi spoko, że jakby może faktycznie to jest jakaś rzecz jakaś kategorii. No pewnie warto w sumie powiedzieć szefowi, że. Będziesz oddawał krew, no bo coś tam. No ale wiesz, no właśnie, jak masz, nie wiem, jakąś tam dziwne sytuacje w pracy, cokolwiek, to też rozumiem, że to może nie zawsze być dobry pomysł, nie? Jakby... No, no nie wiesz, Z no. takim vibem, że nawet jeżeli ci ludzie będą o tym informowali wcześniej, to to sprawi, że nie będą przyjdę tego robić w środę, czy w czwartek? W czwartek, tak? W czwartek. No bo. Chyba nie, nie? <noise> w sensie... Nie, no tak. Znaczy, inaczej, wiesz, no, pewnie jest taki argument, przy czym też dla jasności, bo ja się zastanawiam, w sensie, na ile to jest realny problem, w takim sensie, na ile to jest tak, że... Dlaczego ja tego nie wiem, bo to, to akurat, to akurat troszkę ser, ser, serio nie mam pojęcia, nie? Znaczy, naprawdę jest tak, że ludzie, wiesz, jakby, nie wiem, biorą... Akurat idą oddawać krew w ten jeden dzień w roku, kiedy jest dosłownie oddanie jakiegoś projektu, na który pracował się cały rok I wiesz, jakby to jest dosłownie ten dzień, od którego zależy los firmy I jakby wtedy akurat wszyscy biorą sobie dzień wolny na oddawanie krwi w sensie, jakby tak to działa? nie przeważnie, w sensie, Może ktoś tak zrobił, nie? Znaczy, na pewno ktoś tak zrobił Ale w sensie, czy to jest jakby... To jest kultowy, No właśnie, nie? Więc też się nie zastanawiam No to jest mocne zagranie, nie? W sensie z tym, z tym, z tym Bo, bo to, jest, to Właśnie powiedziałem ci nawet przed odcinkiem, jakby jako ten, ten, taki, że to jest jakieś takie... To jest strasznie dziwne, dziwna rzecz, na której jakby to jest strasznie dziwne, dziwne wzgórze, na którym pan Bartosz postawił umierać, nie? W sensie jakby. Znaczy, to Jest no, no, to chyba ja, Donald wyciągnął. Donald wprawdzie wyciąga takie tego typu rzeczy. Yy, I potem on się chyba już nic do tego nie odniósł przed temu, więc yy, też jestem ciekaw, po prostu, on zrobił te interpelację, szczególnie że są posłowie, którzy po prostu. Zajmują się wysyłaniem interpelacji poselskich. Tak, no bo, po, bo, bo co przecież co pod koniec ka każdej kadencji jest rozliczanie, że o tym posłem są 15 interpelacji. Nie czytaj jakich, ale napisał 15. Więc... Był ten taki koleś z młodzieży wszechpolskiej Andruszkiewicz, no, był wicemistrem cyfryzacji w cyfryzacji w pisie. Hmm. I on właśnie Ta, wpisał. A, bardzo... tak, wiem, tak, tak, tak. I on ich pisał bardzo bo, dużo to... i pamiętam, że jedną z, z interpelacji było to, żeby zmienić, żeby mnie się nie skłamał. Zmienić numer jakiegoś tramwaju z 666, bo to nie wypada w Polsce, żeby było eee, katolickim jest ten autobus na hel. To, nie jest, to nie jest ten autobus na Hel? To nie jest jakiś taki map, czy... że jest autobus na hell, który, który, nie wiem w jakim miejscu, ale właśnie, że, że była interpelacja o zmianę tego, bo to nie wypada w katolickim państwie, żeby było 666. 6 jest z takim historią katolicką. Więc <coughs> wiadomo, że interpelacje poselskie to interpelacje poselskie, ale to po prostu znalazłem i stwierdziłem, że takie pomysły wypada czasami puścić szerzej, żeby ktoś się o nich dowiedział. No. I tym, z, co do rzeczy, to, o których fajnie by było, żeby więcej ludzi się dowiedziało, to co powiesz o Łukaszu Meizie, żeby się do niego przejść? Przepraszam, co, co Przepraszam, przepraszam, ale to jest naprawdę śmieszne. Ja nie wiedziałem o tym. Wow. Bo zmienili numer tego autobusu faktycznie, bo był autobus 666 na hell i zmienili go. Uważam, że to jest coś niesamowitego. I przeczytam, jakby przeczytam fragment konkretny artykuł, który myślę, że jest najzabawniejszy. W sensie, żeby to ten. W tegorocznym sezonie wakacyjnym, linia autobusowa powróci jednak pod innym numerem. Marcin Szwaczyk, pro projektant sieci autobusowej PKS Gdynia, w rozmowie z portalem trójmiasto.pl wyjaśnia: Zmieniliśmy więc numer z 666 na 669, mniej kontrowersyjny i mniej rzucający się w oczy. Co? No, rozumiesz, że była imba, że 666, no to um, piekielna nazwa, i jakby przestańcie być takimi śmieszkami, to jest diabelskie, więc ktoś, kto jest za to odpowiedzialny, powiedział, dobrze, okej, okay, zrobimy 669. No czy szkoda, że jest 420, jednak, nie? Jest, ale, ale. Ale to jest naprawdę zabawne. To jest na, naprawdę, naprawdę. To jest naprawdę zabawne. W sensie, to jest naprawdę śmieszne. Wow. Gratuluję temu, kto to zrobił. To jest naprawdę śmieszne. <laughs> Wyobraź sobie, że ludzie się burzają, że to jest 6, 6, 6, tak nie wolno. I ktoś jest taki, no dobrze, zmienimy, nie? I oni takie, wreszcie patrzą na to 6,6,9, ej, ale, ale, ale weźcie. Zabrane <laughs> śmieszne. Dobra, przepraszam, wracając. E, no, także to do czego zmierzałem, że do rzeczy, o których może warto by było, żeby ludzie wiedzieli inni, no to może byśmy powiedzieli o Łukaszu Mejdzie na przykład. To też kolejny A tak, proszę się bardzo, opowiadaj o Łukaszu Mejdzie. No, bo Łukasz Mejza też y, zatoczył koło. Wiele kół w życiu zatoczył. E, na kołach nie muszą już jeździć klienci jego klinik. To też jest ważne, bo się ich ratował. E, no, w każdym razie. No jeden, jeden, jeden dosłownie wstał na konferencji, prawda? No, ale wracając do, wracając do rzeczy. No bo Łukasz Bejza, jak wiemy, był e, właśnie gwiazdą, gwiazdą afery. O Łukasz się mejdzie. Nie zgadniecie. No i, i dużo osób. Nie będących przychylnych prawo i sprawiedliwości, bardzo chciało, żeby Łukasz Maj został rozliczony. No i znaleźli mu taki, takie rzeczy, strasznie głupie dla jasności, że on zro... zahamęcił coś w oświadczeniu majątkowym i nie wpisał sobie strychu do, do mieszkania, które ma, bo to mieszkanie ma 50 metrów i powiększył go strych. No nie? No i wszyscy się że takie, w ogóle, po co to robisz? Czemu tego nie wpisałeś? To jest tak, takie. Takie kręcenie dla kręcenia, nie? Takie bardzo, bardzo, bardzo cwaniakowanie cwania dla cwaniakowania. No i on się wtedy bronił, że no, się patrzy Bodnara chcą go zamknąć, to cytat, e, właśnie za to, że stryszek, stryszku sobie nie wpisał, nie? Do, do przez, 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 no, przez, przez, Bodnara dobre chłopaki patrzą na świat za no. No, a potem się okazało... I w sumie on, on, on słownie jest prokuratorem generalnym, no nieważne, no. <grym> no i potem się okazało, że CBA to jednak wyszło głębiej i poszły zawiadomienie, bo popełniły przestępstwa. Bo Łukasz Bejza to jedno że ze stryżku nie wpisał. To Łukasz Bejza wziął łącznie. W sensie, on prawdopodobnie wpadnie za to, że dosłownie brał 6 albo 7 kredytów od różnych osób. Na, najpierw na kwotę, sześć pożyczek na kwotę łączną 100 tysięcy złotych. Od osób prywatnych, których nie wpisywał po prostu w to oświadczenie majątkowe. Bo miał takie. A nie muszę wpisywać, tylko o to. Po czym wziął, w następnej kadencji wziął kredyt na jakieś 300 tysięcy złotych. I też takie. jakby chmencił, że to nie jest od firmy, to jest od osoby prywatnej czy coś tam. I właśnie Ceba nawet pisało, że to już jest tak hamskie, że typ dosłownie w niektórych miejscach specjalnie wpisywał rzeczy nieczytelnie, żeby nie można się było doczytać, co w tym oświadczeniu majątkowym jest, po to, żeby ukryć te rzeczy, które po prostu wpisać od tej osoby, albo pożyczkę od tej osoby. Chociaż nie? wiesz. Chociaż to jest akurat często podnoszony przez no, Karbowskiego, tego z Twittera, nie? tego co robi te wszystkie te rozpiski i tak dalej. Pozdrawiam serdecznie, bardzo dobrą robotę wykonuje. No on często pisze o tym, nie? że że, to jest jakby, że masz wrażenie, że niektórzy naprawdę specjalnie tak źle piszą, bo, bo są rzeczy, których on się nie jest w stanie rozczytać. Nie? W sensie, I on, on wrzuca te i faktycznie. I mówię tego człowiek, który ma absolutnie dramatyczny charakter pisma, w sensie absolutnie tragiczny. No, to tam niektóre rzeczy są takie, że no faktycznie aż przesada. No ja podejrzewam, że ja w tych nie pisania drukowanymi czy coś, no bo mm -hmm. ja po prostu mam świadomość, że były jest tragiczny. A tam to aż czasem wygląda było specjalnie, więc też może nie tylko Majzer robi takie rzeczy, nie? No, także właśnie tu już z znalazłem dokładnie, jest 7 umów pożyczek z osobą bądź osobami, bo w sumie tego nie wiadomo, na kwadrat 300 koła. I w następnej kadencji było, wpisał je zbiorczo, że to są pożyczki tam o na 190 tysięcy. Za każdym razem by było inaczej. I bardzo możliwe, że po prostu w końcu coś na niego znaleźli, żeby jakoś go przyskrzynić, nie wiem, bo to w ogóle grozi mu od 8 miesięcy do 8 lat więzienia i w ogóle się do tego nie odnosi, on nie odnosił jeszcze nigdzie i strasznie, wiesz, przy tym co robił w sumie, nie? W sensie, że takich bardzo niesmacznych rzeczach, po prostu z tymi komórkami macierzystymi, z tymi dziećmi i tak dalej, co... Chłop w wlajci za to, no, że oświadczyłem ja wiesz, o tym. To, czy, 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 czy to nie jest trochę takie klasyczne, wiesz, zawsze się podaje ten sam przykład, nie? Czyli zawsze się podaje Al Capone, nie? Że, wiesz... sadzili go za podatki, nie? Że się, no bo jakby, że wiesz, po prostu robisz, jakby że... Czyli to jest dokładnie tak samo, też, też za podatki. Eee, czy tam za pożyczki w tym wypadku. Wiesz, to nie jest trochę taka sytuacja z kategorii, że coś tam nie da się tego znaleźć, że wszyscy wiedzą, ale po prostu tego się nie da znaleźć, jakby, czy wiesz... Było to zakopane za poprzedniej władzy, cokolwiek, milion wytłumaczeń... No ale można go do, za, za coś też, wiesz, za coś co faktycznie zrobił, więc to też nie jest, wiesz, takie, bo jest bardzo cienka granica między, wiesz, że dojeżdżasz kogoś, bo wiesz, że jest winny, ale nie ma dowodów, a dojeżdżasz kogoś za coś, na co są dowody, trochę też w imieniu tego, co wiesz, że zrobił, ale już nie ma na to dowodu, wiesz, jakby to, to mm -hmm. jest, jest jednak cienka granica między tym i uważam, że ona nie powinna być pod żadnym pozorem przekraczana, yy, no a tutaj, wiesz, no po prostu to jest takie zagranie chyba z kategorii, że można go domknąć za to, więc, 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 sobie, nie. Wiesz, tak, i tak mu się należy, a wiesz, no, na koniec dnia czy masz takie znaczenie, czy siedzisz potencjalnie na chwilę 8 lat w więzieniu za podatki czy za, wiesz, za tę te, terapię, no z perspektywy tego, że siedzisz w 8 lat w więzieniu, to jakby nie ma znaczenia już potem, nie? Hmm. No tak, więc... no ale no właśnie jestem ciekaw, czy to doprowadzą do końca i czy bo faktycznie miejsce też był jakimś takim, kurczę, on, on nie był twarzą mm, tych przypałów pisowych, bo on był tak e obok tego wszystkiego i to była no, jednak dużo mniejsza skala. Ale mam wrażenie, że taki głód ulicy, żeby go zamknąć był spory. Myślę, że Mejzer jest w ogóle ciekawy przykład człowieka, który miał niesamowitego farta. W sensie, miał niesamowitego farta w tym, że pis znalazł się w takiej, a pozycji i potrzebował każdego jednego głosu dosłownie, żeby utrzymywać się na wodzie w którymś momencie. Szczególnie jak zaczęły się te imby z Gowinem, z, 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 z Ziobrą i tak dalej. Eee, to naprawdę po nie? Wszystko się, dla, dla PiSu się mocno rzeczy posypały. I, no I wydaje mi się, że to jest trochę to, nie? To znaczy, że Mejza miał po prostu gigantycznego. Bo to była taka afera, w której myślę, że PiS go jak najbardziej i chętnie trochę stawił, wiesz, te, tak, tak pokazowo wręcz rozliczył. Mhm. Ale po prostu nie mogli tego zrobić, nie? Ale, ale myślę, że chętnie by to zrobili, gdyby mogli. I się przecież, po prostu odciąć i taka... trochę jak z Czarneckim. Że już... Tak, ale wiesz, nawet, ale, w, ale wiesz, wręcz pokazowo się odciąć i wręcz pokazowo pokazać, że patrzcie, jakby mocno rozliczamy. Bo to była taka afera, która się mocno przebiła, dlatego, jak po prostu bardzo taka. Nie wiem, jakiego słowa użyć. Wulgarna była, w tym, no, że była aferą, że, wie, że Tak, że to nawet nie była afera na zasadzie, że ktoś wepchnął gdzieś z swojego zięcia na jakieś stanowisko, jak teraz PSL, wszędzie cały czas tam, to, to PKP podoba mi się strasznie zielona fala w PKP jako tytuł artykułu chyba on netu strasznie zabawne to było ale no ten więc wiesz to ma taka wiesz to, to nawet nie było to nie to nawet nie było że ktoś wypchnął gdzieś swojego bratanka to nie było to że ktoś wiesz za, jakoś tam wiesz zajumani, zajumanił piękne słowo że ktoś e, podwędził e, wiesz 500 tysięcy złotych zyskanego państwa to było takie na zasadzie ej mordy jakby on dosłownie wysyłał Nieuleczalnie chore dzieci do Meksyku, żeby udawać, że tam je leczy. W sensie jakby wiesz, no, jakby to jest jakiś, to jest tak abstrakcyjne, jak ty mówisz nawet, nie? Że jak ja to mówię, to, to ma zawsze takie, oczywiście allegedly, nie, bo przecież w sensie chyba jeszcze on nie ma w tej sprawie. Nie, nie, nie nie, nie, no, no, znaczy, Leged Lee oczywiście. Oczywiście takie były zarzuty po prostu wtedy, ale e, ale no ten, nie? W, w ogóle też tak. jest niesamowite, że dosłownie, jak, jak to działa, jak polityk, marketing polityczny działa, że typ dosłownie zapuścił Wąsa i dostał się do swojej na kadencję. To już sztuczne okulary z wozu, mieliśmy. A, a dosłownie, nie? Dosłownie. No Tak, się ten temat był duży, temat był, ten, ten był, duży wtedy, tak. No to I, jest i niesamow... się udało. Ale no, to chyba było to, że on po prostu wydał jakieś absurdalne pieniądze na te kampanie, nie? W sensie tam było, tam było du... były te zdjęcia, jak on ma oblepione te miasta i tak no dalej. Tak, tak, jak tak, nie po tego to klasyk. no, To klasyka. To <laughs> tak, klasyka masy polityków. No nie więc. każdy jest tak spoko, że robi torby, nie? Ze swoich starych plakatów. <laughs> albo, y, albo portfele, na przykład, nie? Też przecież były. O, to nie widziałem. Portfele, no, no Litewka robił, nie? Portfele. A on nie robił na tych? Na... dla schronisk, czy coś? Jakiś planek? No bo, tak, 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 bo, no, no tak, no bo on robił te kampanie, gdzie miał pieski na no, no, no. tym, na tym. I przez to w ogóle w cały internet takie, o, jakie słodkie pieski, ale super. To jest, to prawda, to jest całkiem niesamowite, że... Znaczy, to fakt, że Mejza się dostał do tego parlamentu jest, jest jakiś taki sposób taki, masz takie, jak, nie? W sensie. No, no nie? Szczególnie, że, znaczy, że, tak. że czym zaskarbił sobie... Miłość wyborców, w sensie, co Mejza zrobił w poprzedniej kadencji? No nie, nie? Wiesz, bo wiesz, bo to nie jest tak, że. Bo, bo masz że takich pojedynków, którzy odwalają jakieś niesamowicie rzeczy, których nienawidzi elektorat przeciwnika, ale jednocześnie są na tyle duzi w swoim elektoracie i są na tyle ważni i są na tyle rozpoznawalni i lubiani, że. A bo jeszcze jakaś ewentualnie stadna mentalność, że są dalej bronieni przez swoich, nie? Ale Meiza trochę nie miał swoich w tym wszystkim. W sensie, bo to nie jest tak, że on należał do pis w takim rozumieniu. Żeby człowiekiem pisu. No, on nie był człowiekiem pisu. On się tam znalazł, dostał jakby trochę transakcyjnie pewną ochronę, jakby pewien vibe, no bo był potrzebny. Znaczy, no to nie jest tak, że on nie w ogóle. Tak, tak. No, więc jakby To nie jest tak, że on jakby specjalnie, wiesz, miał tam jakiś taki swój. No mówię, nie? Jakby, że właśnie, no, jakbym, że on nie ma tej te, te takiej podstawy w stylu, że nie wiem, bo nie dziwi mnie jak. Speł albo spisu coś odwali grubego i potem tak wchodzi dalej jest dalej broniony przez swoich ludzi, nie? to mnie nie dziwi, ale no mojej do końca jestem przykładem człowieka, nie? W sensie, bo on jakby nie ma tej, 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 tej takiej partyjnej... Nie powinien mieć tej partyjnej, partyjnej takiej ochrony, ale na końcu ja ją dostał, w sensie. Wiadomo, no, że no, to była też część dila pewnie, ale... ale... dziwi mnie po prostu, że wyborcy za tym poszli, o tą stronę, nie? Dobra. Yyy, chyba no, to, to jest, chyba muszę przyznać, nie wiem z którego miejsca Mejza wchodził, a wiesz, może to jest klasyczna sytuacja z kategorii Mejza dostał, nie wiem, dwójkę, trójkę na liście i ludzie po prostu, wiesz, głosując na... tego, głosowali na niego no, bo na trzecim miejscu no, czy na drugim. Nie będę z którego miejsca Mayza kwaterował. Wracając, jedenaste miejsce na liście miał, więc nie, to nie było, to nie było tak. Czyli to, czy czyli, czyli jedna kulotki, czyli jedna kulotki i baner rozwieszone wszędzie. Zawód przedsiębiorca. No, okay. no i gitara. No, to prawda. To no dobrze, moi drodzy. Bardzo miło było. Piękny artykuł na początek. Wartościowe treści dzisiaj w podcaście, jak zawsze zresztą. Co nie ma co. Nie mogło być inaczej. Nie mogło być Zapiszcie inaczej. Napiszcie, kto jest waszym czadem, a kto jest waszym dadim w komentarzu. Eee... Nie, 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 na nie Nie, nie piszcie tak. Bo jeśli YouTube może jakby być bardziej takie wajże. Ludzie chyba mówią jednak tak inaczej, eee, no, także to możecie, to nie piszę tego w takim razie, eee, możecie napisać, super, że wróciliście, bardzo lubię wasz podcast, to jest zdanie, które fajnie byłoby, jakbyście napisali. Super. I, I się... My się znamy. Staramy starać też się dla was. Pa.